polski artysta, aranżer, pianista, kompozytor, wokalista i poeta. Stworzył własny styl muzyczny i kompozycyjny, czasami nawiązujący do muzyki jazzowej, smooth jazzowej, a także dokonań Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Zapraszam na zaskakującą rozmowę z Grzegorzem Turnałem. Debiutował Pan bardzo wcześnie, jeszcze za czasów szkolnych. Czy miał Pan wtedy jakieś takie poczucie, gdzieś jakąś taką, takie wyobrażenie, że rodzi się coś wielkiego, co doprowadzi Pana do lat dojrzałych i cały czas będzie Pan wokół tej muzyki, czy raczej będzie Pan w środku tej muzyki obecny? Na szczęście jako dzieci nie mamy żadnych planów. Plany to jest raczej przywilej, czy też zmora wieku dojrzałego. Jako dzieci po prostu cieszymy się wydarzeniami, coś nas zachwyca, coś nas pociąga. I tak było ze mną. Także żadnych planów nie miałem i nie miałem pojęcia, że w liceum, występując w teatrze szkolnym, zaczynam w jakimś sensie swoją drogę zawodową. Od tej pory minęło 30 kilka lat, więc trudno mi o tym mówić z jakimś żarliwym stosunkiem. No, zmieniło się wiele przez te lata, ja się zmieniłem, ale w gruncie rzeczy od początku miałem nadzieję, że to, co mnie pociąga, to, co mnie fascynuje, będzie również motorem mojego życia i tak się stało. I tak się stało, ale jednym z trybików tego motoru, dość ważnym, niemalże można powiedzieć kołem zamachowym, była piwnica pod Paranami. Też bardzo wcześnie się Pan tam pojawił, a ten ferment artystyczny i ten klimat, który tam miał miejsce, już na pewno ukształtował Pana odrobinkę bardziej, ociosał i spowodował, że już chyba troszkę bardziej wiedział Pan, w którym kierunku będzie Pan chciał pójść muzycznie i nie tylko zapewne. Piwnica pod Baranami to była lekcja, chyba tak teraz to widzę, społeczna, ponieważ nauczyłem się żyć i funkcjonować w grupie, a nie tylko samotnie uprawiając ten czy inny gatunek piosenki. Nauczyłem się pewnych zachowań socjalnych, tak jak wcześniej w harcerstwie, tak później w piwnicy. I myślę, że to mnie też wychowało w dobrym znaczeniu, to znaczy nie popadłem w takie poczucie własnej, nadmierne poczucie własnej wartości, tylko zdałem sobie sprawę z tego, że jestem elementem pewnej maszyny. Tak było w kabarecie, gdzie każdy odpowiadał za drugiego, gdzie można było jednocześnie być solistą, a za chwilę śpiewać w chórku czy pomagać nosić dekoracje. I te lata spędzone w piwnicy, a było ich pełne 13, były moją taką przedłużeniem mojej szkoły. Studiowałem, w międzyczasie zdałem maturę, studiowałem, ale piwnica była moją szkołą prawdziwą. Dzięki Piotrowi Skrzyneckiemu, dzięki kolegom z kabaretu nie stałem się jakimś być może nadmiernie przekonanym o własnej wartości gwiazdorem, tylko po prostu zacząłem pracować nad wytworzeniem pewnej formy i zawsze pracowałem nad tym, żeby mieć zespół. I ten zespół mam do dziś. Chwilę później był Festiwal Piosenki Studenckiej. W tych czasach to był bardzo istotny, bardzo ważny element, no można powiedzieć, teraz byśmy powiedzieli show biznesu, wtedy jakichś działań artystycznych. Podobno wygrał go Pan zupełnie przypadkiem i podobno dzięki marynarce. Nie chce mi się wierzyć, ale od źródła chciałbym się dowiedzieć, jak to tak naprawdę było. Rozwiejmy te legendy. Widzę, że Pan bardzo gruntownie przebadał jak IPN prawie moją przeszłość. Rzeczywiście marynarka, którą pożyczyłem od swojego przyjaciela z liceum, przyniosła mi szczęście. Podobno była kaszmirowa, już nie pamiętam, na pewno czarna. Nie miałem czarnej marynarki, a wydawało mi się, że muszę wyjść na scenę trochę w takiej, no powiedzmy, młodopolskiej formie, biała koszula, czarna marynarka i tak dalej. Miałem niespełna 17 lat, no proszę też do tego przyłożyć taką miarę. I udawałem studenta, no tak twierdzą niektórzy. Nie udawałem, ale wiele osób nie zorientowało się, że festiwal wygrywa licealista. I troszkę sensacyjnie w związku z tym
potraktowano mój debiut i dzięki temu debiutowi trafiłem do piwnicy, do kabaretu, z którym się już nie rozstawałem przez następnych 13 lat, aż do śmierci pana Piotra Skrzyneckiego. I to był właściwie taki debiut, nie debiut, bo ja poważnie zacząłem pisać i nagrywać dopiero w 90-91 roku. Pierwsze lata w piwnicy to była taka inkubacja, to był rodzaj przygotowania do tego, co, jak się okazuje, zdecydowało o dalszym moim życiu. Porozmawiamy o piosence o ulicy Brackiej. Ona w jakiś sposób zdefiniowała pana wśród tak zwanego szerokiego grona odbiorców. Zastanawiam się, czy pan nie żałuje, że to właśnie ten utwór w jakiś sposób spowodował, że jest pan kojarzony no właśnie w szerokim gronie jako artysta, jako kompozytor, jako człowiek. No i na pewno media się też troszeczkę do tego przyłożyły, bo piosenka jest jednak no, na tyle łatwo wpadająca w ucho, że w tych czasach, kiedy media jeszcze grały polskie utwory, ona się w rozgłośniach radiowych pojawiała. Nie żałuje pan? 20 lat minęło, jak jeden dzień. I wydaje mi się, że to jest dobra chwila, żeby o tym porozmawiać. W ogóle piosenki, które mają zahaczenie geograficzne, czy taką kotwicę w miejscach czy w zdarzeniach dobrze się konserwują. Przecież piosenka o Żoliborzu Muńka Staszczyka chociażby, to tak mi przyszło mi teraz do głowy, też się zapachami, smakami, swoim czasem broni do dzisiaj. A Bracka, wymyślona przez Michała Zabłockiego, który przyjechał do mnie, byliśmy wtedy w bardzo bliskiej zażyłości, mieszkał u mnie, jak tylko przyjeżdżał do Krakowa, rozchorował się, leżał, nie mógł nic zrobić, nie mógł grasować po Krakowie. Napisał smętny wiersz, jak to na Brackiej rzeczywiście tak było, bo ja mieszkałem wtedy jeszcze stale na Brackiej, pada deszcz. I to zakotwiczenie w rzeczywistości dało tej piosence długie życie. No, śpiewam ją już 20 lat. I za każdym razem śpiewam ją autentycznie, bo ona powstała szybko, bez jakichś planów na przebój. To po prostu była taka nasza prywatna piosenka z Michałem przez chwilę, a potem stała się już publiczna. Do tego dodam, że Michał jako reżyser filmowy, wtedy bardzo aktywny, nie tylko poeta, ale również właśnie realizator teledysków, nakręcił teledysk do tej piosenki, naprawdę na Brackiej, naprawdę z deszczem i myśmy naprawdę byli mokrzy i to było w nocy. To wszystko jest prawda, tam nie ma trików. Cieszę się, że ten teledysk co jakiś czas ktoś gdzieś pisze, podoba się, że jest zabawny, że jest klimatyczny i że się broni po latach. Myślę, że ta kotwica właśnie, kotwica bracka jest ważna. Na Brackiej pada deszcz, przemęczony i senny, zlew przecieka ku helmy. Kaloryfer, jak mysz się poci też, z góry na dół kałuże, przepływają po sznurze, nie od deszczu mokrym, lecz od łez. Pada deszcz, pada deszcz.
Dużo podróżowałem, chociaż w mojej naturze nie leży podróżowanie. Tak mi się życie ułożyło, że dużo jeżdżę, dużo podróżuję, a najchętniej siedziałbym w domu przy ulubionym biurku czy przy fortepianie czasem. Nie jestem też jakimś pracoholikiem. Lubię patrzeć w okno, jak ten pan z wiersza Tuwima w zadymce, żeby zobaczyć innego przechodnia. Natomiast te widoki w drodze do Krakowa wzięły się z dość nietypowej sytuacji, nazwijmy to podszytej bardzo Krakowem, a jednocześnie nietypowej w sensie realizacji. Otóż mój przyjaciel oboista Mariusz Pędziałek, mieszkający od lat w starej krakowskiej kamienicy, podczas remontu natknął się na istniejące fragmenty starych malowideł dekoracyjnych i odskrobawszy je nieco, zorientował się, że są to pełnowartościowe, pochodzące z połowy XIX wieku dzieła, być może należące do spuścizny niejakiego Józefa Peszki, bardzo popularnego, znanego malarza ówczesnego. I każdy normalny Krakus, mówię w cudzysłowie, prędko by to zamalował, żeby nie mieć kłopotów z konserwatorem i żeby nie musieć tego, broń Boże, restaurować, bo to rujnuje wszystko, zatrzymuje remont, no klapa kompletna. I Mariusz właśnie popełnił ten cudowny błąd, postanowił je odnowić. I kiedy zobaczyłem ten niebywały salon w środku Krakowa, tuż przy rynku, z siedmioma widokami okolic Krakowa, takimi jak Koszkiew, Czerna, Tyniec, Tenczyn, pomyślałem, że należy się po takim wysiłku i takim wyczynie właściwie Mariusza Pędziałka, należy się tym widokom jeszcze jedno życie. I pomyślałem, że to będzie muzyczna suita taka. I tak to powstało. Siedem widoków w drodze do Krakowa to są impresje. Bronisław Maj poświęcił czas, żeby napisać do tego słowa, bo ja szukałem tekstów może bardziej zbliżonych epoką do samych malowideł, ale to się nie sprawdziło. Więc tekstami Bronisława Maja, częściowo moimi, częściowo też zapożyczonymi, zrobiliśmy płytę, która w tej chwili jest naszym głównym tematem koncertów. Pewien znajomy spytał mnie, nad czym pracujesz. Mówię, no, piszę taki cykl Tyniec, Tenczyn, Czerna, Koszkiew. A on powiedział, że to brzmi jak lista chorób. Zorientowałem się, że jako dziecko przyzwyczajony do tych nazw nie odbierałem ich w ten sposób. Tak, to jest lista chorób. Wszyscy chorujemy na Kraków i jego okolice, ale to jest choroba nieuleczalna i myślę, że taka arcykrakowskość tej płyty, zresztą dedykowanej właśnie Piotrowi Skrzyneckiemu, o którym wspominałem, między innymi i mojej mamie, która odeszła, zanim tę płytę zdążyłem wydać, że ta arcykrakowskość materiału jest całkowicie zgodna z moim stanem ducha. O tym stanie ducha właśnie chciałbym porozmawiać, bo odniosłem wrażenie, słuchając Pana najnowszych dokonań, że coraz częściej mówi Pan o przemijaniu, o upływie czasu, nawet o kwestiach ostatecznych gdzieś tam pojawiają się takie elementy. I ciekawi mnie, czy to jest ten czas w życiu mężczyzny, kiedy właśnie rozliczamy się z tym, co było i myślimy o upływającym czasie, czy po prostu taka refleksyjność wynikająca, no nie wiem, ze sposobu bycia na przykład. A, bo ja wiem. Nie, no po prostu jestem, widać, skazany na takie rzeczy. Taką mam naturę, taki się uformowałem. Piotr Skrzynecki, pamiętam, dawno temu miałem może 18 lat. Kiedyś wszedł do piwnicy, a stałem przy barze, z kimś rozmawiałem i on się strasznie zaczął śmiać i mówię, o co chodzi panu, panie Piotrze? On powiedział, zobaczyłem cię właśnie jako starca. No to może mi to właśnie, może mi to przepowiedział. Nie, ale mam pewne skłonności do, jak to pan Elsenberg napisał, kłopotu z istnieniem. Każdy ma, nie wszyscy to uzewnętrzniają, a ja to z tym jakby się staram uporać przy pomocy pieśni, które tworzę. Mówię pieśni nie dlatego, żebym uważał je za lepsze od piosenek, ale zwłaszcza ta ostatnia płyta jest trochę mniej popularna. Choć ciekawe, została nominowana do Fryderyka w kategorii pop.
I przegrałem tylko z wybitnym Arturem Rojkiem, co mnie bardzo cieszy, że w takiej konkurencji mogłem wystartować. Więc 7 widoków w drodze do Krakowa jest płytą, okazuje się, pop. No cóż, wypada pogratulować zatem, ale z jednej strony ten upływający czas, to starzenie, z drugiej strony pana przyjaciele krakowscy, Andrzej Sikorowski i jego przepiękna córka, nie bez powodu o niej wspominam, bo piosenka Koledzy Taty, w której również pan się pojawił, to jest takie piękne wsparcie dla takiej przyjemności ze wspólnego muzykowania i jeszcze przy okazji pokazanie, że jeżeli młodzież zechce zaśpiewać, to starzy koledzy, starzy w cudzysłowie, koledzy taty pomogą w tym. Przypuszczam, że musiał pan odnaleźć mnóstwo radości w tym małym, krótkim, ale jednak przyjemnym projekcie. Pamiętam, jak nagrywaliśmy teledysk do tego utworu. Jakoś tak to było, że Zbigniew Wodecki mógł przyjechać, ja mogłem, a Grzegorz Markowski nie mógł w tym terminie. To był rynek Nowego Miasta w Warszawie. Noc, trochę deszczowo, chodziliśmy tam po tym wszystkim i potem usiłowano jakoś wybrnąć z tego, dlaczego Grzegorza Markowskiego tam nie ma. I sfilmowano jego zdjęcie stojące na chtkastliku czy na, nie wiem, na komodzie. I wyszło tak jakby, przepraszam, no jakby już nie żył. I jak zobaczyłem teledysk po zmontowaniu, to było mi trochę przykro, no bo żyje na szczęście i oby tak było wiecznie. Więc ja trochę ze Zbyszkiem Wodeckim wystąpiliśmy w roli takich, ja wiem, ponurych kosiarzy, którzy Markowskiego jakby już gdzieś tam wysiedlili. Oczywiście żartuję sobie tak ponuro, ale piosenkę nagrywałem przede wszystkim z czułością dla rodziny Sikorowskich, bo się przyjaźnimy i znamy od lat i nie zamierzamy przestać. Dzieciaki naszych kolegów i my daleko na drugim brzegu, lecz gdy zachodzi taka potrzeba, że dziecko zechce zaśpiewać, to zawsze może polegać na starych taty kolegach, bo idą w to jak w dym, bo idą w to jak w dym, bo idą w to jak w dym. Mówił pan o tej trudniejszej sztuce, o szukaniu innych, bardziej ambitnych obszarów, a muzyka do filmów. Przecież pan taką muzykę tworzył. Mnie osobiście najbardziej urzekła muzyka do filmu Anioł w Krakowie i wcale się nie dziwię, że do filmu o takim tytule zdecydował się pan stworzyć dzieło muzyczne. Chciałbym się dowiedzieć, czy dla pana praca nad muzyką filmową to jest skrajnie różne doświadczenie od komponowania piosenek, czy jednak te dwie metody pracy mają swoje punkty styczne. Mała korekta, nie Anioł w Krakowie, bo Anioł w Krakowie to była muzyka Abla Korzeniowskiego. Ja napisałem muzykę do drugiej części Zakochany Anioł z Krzysztofem Globiszem w roli głównej, z Anną Radwan jego partnerką, czyli to była druga część jakby. Pisałem też jeszcze do kilku innych filmów, ale od razu powiem, marzyłbym o pisaniu muzyki do filmu, gdybym mógł pracować na takich warunkach, na jakich ja chcę pracować. Bardzo nie lubię sytuacji, w której muszę się dostosować do wymagań i do rygorów wielu, wielu innych osób, które odpowiadają za film. Ja pracuję dużo w teatrze. W teatrze jest zupełnie inaczej. W teatrze jest bardzo intymna relacja reżyser-kompozytor, czasem choreograf. Ale to jest intymne, to się rozmawia gdzie indziej, to się rozmawia w okotarowanych jakichś lożach, nie jest się wystawionym na nieprzyjemne rozmowy w grupie iluś tam osób, producentów, odpowiedzialnych, nieodpowiedzialnych, wykonawczych, niewykonawczych i tak dalej. W filmie produkcja jakby zakłada taką podrzędność, na którą mnie nie stać po prostu, bo ja
Bardzo nie lubię rozmów, które prowadzą donikąd, a jednocześnie podważają jakąś tam moje wyobrażenie o tym, jak to powinno wyglądać. A takiego luksusu mieć nie mogę. Nie jestem w cudzysłowie Wojciechem Kilarem, no więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć producentowi, że się nie zna. I dlatego od filmu trzymam się raczej z daleka, choć nie wykluczam takiej sytuacji, gdzie ktoś mi zaufa na tyle, że będę mógł napisać muzykę filmową taką, jaką chciałbym, bez konieczności przechodzenia przez kolejne etapy weryfikacji moich pomysłów. Jasne. Jaką rolę odegrał pan Maciej Słomczyński w pana artystycznym życiu? To jest dość długi temat, bo mój przyjaciel Staszek Mancewicz, jego rodzina zaprzyjaźniona ze Słomczyńskim, oni spowodowali, że kaseta z moimi pierwszymi próbami nagrania piosenek napisanych do wierszy Joyce'a w tłumaczeniu Słomczyńskiego dotarła do niego i została przez niego wysłuchana. Właściwie to było dość niesamowite, bo on zareagował szybko, zaprosił nas ze Staszkiem do siebie i parokrotnie bywaliśmy właśnie u pana Słomczyńskiego jako tacy uczniowie na seminariach. Właściwie opowiadał nam o wszystkim i wygłaszał ogólną teorię świata, podpierając ją oczywiście przykładami. Uczył nas pewnych fundamentalnych spraw, ale bez nadmiaru informacji, jakby uczył nas, jak mamy się uczyć. Mieliśmy po 16 lat, więc to jest to, co najważniejsze chyba w szkole. Szkoła nie ma uczyć treści, tylko ma uczyć, jak masz się uczyć dalej, bo przed tobą jeszcze wiele, wiele lat. I ta jego lekcja, to spotkanie z nim było podstawowe. Poza wszystkim dało mi taki okruch wiary w to, że to, co robię, mając lat 16, ma jakąś wartość, że mogę się poczuć pewniej. Panie Grzegorzu, czym jest lub czym był Turbikon? A, Turbikon wziął się stąd, że moi przyjaciele, gitarzysta Marek Napiórkowski, Robert Kubiszyn, basista i perkusista Cezary Konrad, nagrali płytę i Marek Napiórkowski spytał, żebym mu poradził, jak ma to nazwać ten projekt. Ja powiedziałem, w takim razie nazwij go Konkubinap. Konrad Kubiszyn Napiórkowski, Konkubinap. No i to się spodobało, zostało Konkubinap. A potem ja pomyślałem rok czy dwa lata później, że chciałbym też mieć taki projekt, nie taki jak cały zespół, ale właśnie małe trio jazzowe. I jak to nazwać? No to wymyśliłem Turbikon, czyli Turnał Kubiszyn i Konrad Cezary. I ten Turbikon do dzisiaj funkcjonuje. To jest właściwie taka kameralna wersja mojego normalnego repertuaru, ale dająca przestrzeń do improwizacji, do słuchania się nawzajem bez faktur, które tak zasnuwają trochę, z większą ilością pauz, ciszy i ryzyka. Ryzyko wpisane jest zawsze w to, gdzie jest improwizacja, więc tak też sobie pozwalamy to traktować i w tym trio grywamy czasem koncerty właśnie turbikonowe, jakkolwiek by to nie przypominało spraw motoryzacyjnych. To nie chodzi o turbinę, ale o pewien rodzaj turbodoładowania emocjonalnego w czasie koncertu. A z jakiego okresu, panie Grzegorzu, woli się pan najbardziej? Tego młodego, nieporadnego twórcy, który dopiero zaczynał i obserwował ten rodzący się, powiedzmy, rynek muzyczny i wszystko, co się na nim dzieje? Czy tego siebie z obecnych czasów, którego mocą jest spokój, doświadczenie, spoglądanie na pewne rzeczy z dystansem? Ja przypuszczam, że znam odpowiedź na to pytanie, ale no, zaskoczył mnie pan już kilka razy w tej rozmowie, więc może i tym razem tak się stanie. Proszę pana, ja najbardziej lubię siebie za 20 lat.
Może tak to zostawmy, ponieważ tego nie jestem w stanie uniknąć, a może raczej marzę o tym, żeby za wcześnie nie odfrunąć. Wszyscy mamy to zapisane gdzieś tam w gwiazdach, ale jeżeli będę mógł się spotkać z sobą samym za 20 lat, to ja będę siebie wolał, jestem przekonany. To jest dobry czas, który mam teraz, bardzo dobry, ale ten za 20 lat będzie jeszcze lepszy. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę.